Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dromund Kaas i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Star Wars: The Old Republic klasu Imperial Agent. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku powróciliśmy na Dromund Kaas, gdzie włamaliśmy się tak naprawdę do archiwów imperialnych tutaj w naszej siedzibie wywiadu. No i dowiedzieliśmy się, w jaki sposób i tak naprawdę dlaczego zostaliśmy poddani, nie wiem, eksperymentowi. Czy jak to inaczej nazwać, w każdym razie mamy wszczepione do mózgu jakieś tam serum IX chyba się ono nazywało, nie wiem czy to jako 9 rzymskie, czy chyba bardziej jako IX. W każdym razie dowiedzieliśmy się, że żeby móc przeprogramować się jakby jeszcze raz, zmienić jakby kod dostępu do naszej głowy, powiedzmy, musimy jeszcze raz to sobie serum wszczepić, co może też w ogóle być bardzo niebezpieczne. Aktualnie musimy się udać na Quesh, dlatego że na Queshu generalnie wydobywa Imperium jakiś tam zasób, który jest właśnie potrzebny do stworzenia tego serum. Tak więc tego będziemy próbowali się teraz dowiedzieć. Będziemy próbowali jakoś zrobić tak, żeby po prostu móc z powrotem jakby kontrolować siebie samego, żeby nikt nie mógł nas zaprogramować w jakiś sposób do tego, żebyśmy robili to, co sobie ktoś tam życzy. Tak więc cóż, idziemy do naszego hangaru. Tam już sobie wykorzystałem tego quick travela, bo myślę, że i tak no Quesh to wiadomo, nowa planeta, czyli tam nie będę miał nic gotowego, nic odblokowanego, także tak czy jak tam wszędzie będziemy musieli sobie jeździć. Zapewne i tam pojawią się jakieś zadania związane z planetą. Chyba, że to będzie jakaś też taka mała pierdółkowata lokacja i teraz robimy taką część mocno fabularną odnośnie tego właśnie naszego brainwasha, czy też tej kontroli umysłu, jakiej jesteśmy poddawani. No zobaczymy generalnie, co z tego wyjdzie i generalnie mój piesek się widzę obudził, bo spała u mnie na łóżku, tylko jak ja zacząłem gadać i nagrywać, to się niestety podniosła, tak więc czuję, że za chwilę będę musiał ją wypuścić, chociaż chyba nie, bo się położyła grzecznie. Także spoko. W każdym razie jesteśmy już na statku, tak więc odlatujemy z Dromund Kaas. No i cóż, zobaczymy co na nas czeka na Queshu. Miejmy nadzieję, że uda nam się w jakiś sposób to wszystko odkręcić i dalej, a właściwie z powrotem będziemy mogli samemu kontrolować swoje akcje. Bo generalnie za to, jak zachowywaliśmy się w stosunku do Dartha Jadusa, generalnie to jakby spowodowało to, że nam wszczepili to całe serum i mogą nas kontrolować. Nie wiem tak naprawdę, jak Republika zdobyła te kody dostępu, no ale być może się tego dowiemy gdzieś tam na sam koniec. W każdym razie, mapa galaktyki, mamy Quesh, tak więc podróżujemy i musimy użyć holoterminalu, tylko nie wiem, czy się skontaktujemy z kimś z Republiki, czy jak? Bo chyba tutaj żadnej głównej misji takiej nie mamy, o ile się nie mylę. No zobaczmy. This is Quesh Control to Intelligence Vessel. Your docking permit is approved, but your arrival is unscheduled. Please state your purpose. Quesh Control, I'm sending you a list of chemical compounds I'd like delivered to my ship. I can't help you, sir. I'm not authorized to access our chemical inventory. I suggest you contact Administrator Kryos planetside. He oversees all chemical warehousing. Point me to the Administrator and I'll be out of your hair. Uploading directions now. Stay safe, sir. Republic forces are close to the base and we can't guarantee protection. Quesh Control out. Find the chemicals. Make the serum. You will be free again. No dobrze, czyli... No teraz już jakby działamy kompletnie na własną rękę, tutaj po prostu kontrola przestrzeni międzyplanetarnej, wokół planetarnej. O, myślę, że to jest dobre słowo. Się do nas po prostu odezwało, bo jakiś tutaj niezapowiedziany przylot, chociaż jak widzicie, dzięki temu, że jesteśmy saferem, mamy tak naprawdę przepustkę wszędzie i wszędzie możemy się przedostać, tam ludzie mogą zadawać pytania, ale my możemy powiedzieć it's not your business albo coś takiego i przejść dalej, także spoko. Tak więc ruszamy przed siebie, mamy jakiś taki mały przedsioneczek i za chwilę zejdziemy gdzieś do spaceportu, zapewne tutaj na Queshu. Mam porozmawiać z administratorem Kryosem. I zapewne też po drodze pojawi się ktoś ważniejszy bądź mniej ważny z posłaniem od kogoś ważniejszego. żebyśmy tutaj pomogli w przejęciu imperialnym kontroli nad Quesh. I już to właśnie widzę, tutaj jak widzicie mamy kogo? Jakiegoś oficera zwykłego, no ale zobaczmy co będzie dla nas mieć. Here for inoculation. You'll need form 1423/D. And oh, excuse me. My apologies, sir. Your clearance doesn't require paperwork. I take it you're here to fight in the Quesh War? Just point me towards the battle. This planet generally doesn't inspire excitement. Quesh is highly toxic, poisoned by the resource the Republic's mining. You'll need a protective injection just to survive. There we go. That treatment will protect you for the time being. The protection wears off. The effects will fade eventually, but you can receive more treatments planetside. You're cleared. Talk to Moff Dreson if you want to fight. He's in charge of the Empire's war effort. No właśnie, czyli to tylko też jakiś taki pomniejszy oficer, a my mamy się spotkać z Moffem jakimś, który tutaj właśnie zarządza całym naszym atakiem, koordynuje nasze starania na Queshu, tak więc zlatujemy na powierzchnię. I zapewne od rozmowy z Moffem zaczniemy, bo to zapewne będzie najbliżej. Fuck. That was unexpected. W każdym razie na szczęście zrespimy się nawet bliżej, tak więc w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tam sobie możecie przeczytać, co chciał nam powiedzieć Wektor, bo troszeczkę mi się spadło. W każdym razie nie wiem, które tu jest zadanie, w każdym razie do tego zadania tutaj idziemy, bo jest po prostu bliżej. Tak więc chodźmy i porozmawiajmy z kim. Nadal tego nie wiem, bo jeszcze chwilę musimy przejść. Ale widzę, że z Moffem, także akurat idziemy do rzeczy powiedzmy bardziej opcjonalnej, chociaż nadal jest to oczywiście quest główny i o ile się nie mylę, to Imperial Sith Inquisitorką tutaj nie byliśmy, o ile się nie mylę, na Queshu. Tak więc być może będzie coś nowego, nie wiem, zobaczymy, bo może sobie tego po prostu nie przypominam. W każdym razie pogadajmy z Moffem i tutaj innymi wysoko postawionymi ludźmi w Imperium i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. The Empire can't afford another loss, Major. We must crush the Republic immediately. They've been on Quesh for years. We can't destroy their entire mining operation overnight. Gentlemen, we have company. I am Moff Dreson, head of Quesh Imperial Forces. You're here to join our war against the Republic? I can't pass up the Empire's favorite pastime. The Imperial military has the situation well in hand. We don't need intelligence down here playing games. I suppose you have your own victory plan. That's right. My men take the mines, make the Republic panic. Then we propose a truce and ambush their leaders. Quaint theatrics won't work. Brutality, carnage. That's how you break the Republic. They're responsible for our assignment to this toxic rock. The Republic went digging and found the source of this planet's poison. The miners call it Quesh Venom. Lies just below the planet's surface. We distill the stuff into Quell, a lethal poison. But the Republic knows how to refine it into high-grade adrenals. They've been processing the toxins into adrenals for years, with hot help, no less. We've come to conquer their operation and claim Quesh's venom for the Empire. Carve their defeat into Quesh. My goal, exactly. Their ruin must be cataclysmic. Push them enough on Quesh, and the Republic will be provoked into open warfare across the galaxy. Once they violate the Treaty of Coruscant, the Empire can strike without risking neutral worlds joining in. We must rile their temper. Provoking them to all-out war won't be easy. That's why we must bend them to their breaking point. First, we strike the Republic's venom mines. The venom produces noxious gas. That's why Quesh is so lovely. It's most lethal in the mines. So the Republic installed specialized filters. Destroy those filters. Release the poisonous gas, and the Republic will have to flee the mines. They'll declare the mines a disaster site when I'm finished. Take out every weapon emplacement you can. Then get inside and destroy the filtration units. Don't stop until the mines are choked with poison. Okej, czyli naszym dalekosiężnym, powiedzmy, celem jest doprowadzenie do ponownego wybuchu konfliktu, ale żeby to było tak, że to Republika łamie zawieszenie broni. Tak więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Musimy iść, zniszczyć jakieś tam filtry, które powodują, że ta jakaś toksyna, która tutaj na Queshu jest, nie jest aż tak zabójcza dla ludzi w kopalniach Republiki. Także zrobimy to sobie zapewne w tym odcinku, tylko nieco później, a na razie zobaczmy sobie jeszcze, co tutaj zrobimy sobie w tej okolicy, jeśli chodzi o pana administratora Kryosa i co on o nas będzie chciał, bo podejrzewam, że tak za darmo nam tych chemikaliów nie da, przynajmniej tak mi się wydaje. W każdym razie chodźmy, wow, pogadajmy z nim. The canisters were damaged. The bospiridium gas will eat both flesh and circuits. You understand, my toy? Yes, now clean it up and incinerate the bodies. They're contaminated now. Co tu się stanęło się? Administrator Kryos. Yes, the intelligence operative. Control informed me of your situation. I wish you told me in advance. Did you say incinerate the bodies? Incompetent workforce. I ran Greg about spice warehousing on Kessel, and it was no better then. 07, fetch! Now! You'll have your samples presently. Unfortunately, I'm out of Dimalium-6. Republic seized that chem mine some time ago, and their transports are under guard. I'll need maps and anything you have on their security. You have seen the Republic forces, snipers, battle drones? Not that it matters to me. I've done my best to sate your people's appetites for hallucinogenic tea, mind eaters, or what have you. I think you'd appreciate it. He's the chemical supplier. He helped them change you. Are you going to let him continue his work? Operative? Your help is appreciated, Administrator. Very well. I must return to my work. If we understand correctly, we're going after a Republic mining transport. The conflict never seems to end. No dobrze, czyli mamy przechwycić jakiś republikański transport. Być może oni dlatego wiedzą, być może oni sami prowadzili eksperymenty po tym, jak nam te Dimalium-6 przejęli. Widzę, że Quesh chyba nie jest zbyt dużą planetą, to jest jedynie taki dosyć podłużny obszar. No jeżeli cała planeta jest toksyczna, to tutaj zbyt wiele chyba się dziać nie będzie, wygląda na to. Ale zaczniemy sobie od zniszczenia tych całych filtrów generalnie w tej lokacji tam przed nami. Także tam teraz się udajemy. No i podejrzewam, że to jest, będziemy ze 2-3 odcinki na tej planecie. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo mówię, nie wygląda ona na zbyt dużą. Też uważajmy, nie chcę tutaj za bardzo walczyć z przeciwnikami, tylko że tu jest jakieś zadanie poboczne, dlatego zrobię wyjątek i generalnie sobie zawalczę. Gdzie jest moja obszarówka? O fuck! Gdzieś mi obszarówkę wcięło. Musiałem ją gdzieś przez przypadek przerzucić. Bardzo niedobrze. Generalnie. Coś strzelać nie mogę, halo. Łej, coś mi się tu chyba stanęło. Gdzieś mi nie działa w ogóle takeover, nie wiem dlaczego. Nie mogę gdzieś się schować za żadną osłonę. To jest dziwne. Wait. Okej, coś się zjebało, bo nie mogę w ogóle za osłonę się wziąć. To jest jakiś bug, czy co? Nie wiem, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zobaczyć, to tak, abilities. Gdzie jest mój atak obszarowy, bo generalnie bez niego trochę mi ciężko. Suppressive fire, proszę bardzo. Tylko dlaczego mi nie działa pójście za osłonę? Nie mam tego pojęcia. No dobra, zobaczmy, co mamy tutaj w tym datapadzie. Okej, mamy jakieś tam materiały wybuchowe na checkpointach, pewnie Republiki podłożyć, tak więc chodźmy, zróbmy to w takim rozrachunku. a później skierujemy się do tych filtrów i je sobie poniszczymy, znaczy skierujemy się do kopalni i tam poniszczymy te filtry, na to wychodzi. Tylko wpierw porozwalamy sobie właśnie te checkpointy. Ok, jakiś tam nowy teren odkryty. Staramy się oczywiście jak najwięcej przeciwników ominąć, tylko na tyle, żeby podejść, zniszczyć. I dobra, możemy uciekać. Tak więc jeden już, tutaj mamy drugą skrzynkę. Tak więc też jak najdalej, byleby tylko sięgnąć z podłożeniem tego. Dobra. I kolejny, ostatni, także to widzę bardzo szybka, chyba krótka misja poboczna. Pewnie tylko będę musiał iść gdzieś się oddać, ale to myślę nie będzie duży problem. Więc dobra, mamy. Ok, i mamy jeszcze odzyskać jakiś ekwipunek, ale zanim to, to pojedziemy sobie chyba do tych kopalni. Tylko oczywiście postaramy się to tak zrobić, żeby się nie natknąć na żadnych przeciwników. Mam nadzieję, że gdzieś przypadek na nich nie spadnę czy coś. Tam już widzimy mniej więcej wejście do kopalni. Jakieś tam życie co ciekawe na tej planecie się utrzymuje, pomimo tego, że jest podobno bardzo toksyczna. O, już widzę, że tutaj chyba sobie nie wjedziemy. Przynajmniej tamten gościu nie dał rady. Także widzę, że i ja nie dam rady. Niedobrze. Ale tu być może już damy radę podjechać. On jakoś na pewno dał radę. O, i przy okazji nam oczyści drogę, także zajebiście. On się będzie musiał postrzelać, a my sobie przejedziemy dalej bezpośrednio do kopalni. Także pewnie będziemy się tak jakoś uzupełniać i pomału sobie drogę oczyszczać, albo i nie, bo mamy tylko i wyłącznie tutaj zadanie dla jednego gracza w Star Arenie. Tak więc dobra, strzelamy sobie. W takim razie ten niestety uciekł do naszej obszarówki. Już na szczęście się naprawił ten takeover, także spoko, jeśli o to chodzi. W ogóle dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli 7 grudnia, ma premiera za godzinę tak naprawdę, Pół wieku poezji później, tak więc ja po nagraniu i zmontowaniu tego filmu idę oglądać. No i mam nadzieję, że ten film naprawdę fajnie wyjdzie. Ja szczerze nie pamiętam, ile w końcu on ma trwać, ale no mam nadzieję, że naprawdę wyjdzie on całkiem fajnie. Jedyne co mnie boli, że to nie jest jakby w zgodzie z tym, co się wydarzyło w grach i to jakby gry nie były brane, historia z gier przy tworzeniu scenariusza do tego filmu, ale mam nadzieję, że nie jest jakoś jakieś mocno konfliktowe i że wiecie, jakoś tam można by to wpisać mniej więej w lore, naginając na przykład jakieś sytuacje czy coś. I znowu mi nie działa ten takeover, coś się baguje. Ja nie wiem dlaczego, a niestety przez to, że nie mogę sobie wziąć tego covera, to nie mogę też niestety użyć obszarówki. Ale dlaczego tak? Jakby, nie wiem, zaraz, bo muszę coś testować, bo mam wrażenie, że mogę to tylko zrobić, będąc przy jakimś obiekcie, za którym mogę się schować, a nie mamy tej swojej jakby tarczy. No bo właśnie. Not usable in air. Mam wrażenie, że coś jest zbagowane. I to srogo. Bo jakby niby mi wykrywa, że jestem w powietrzu ciągle, ale to jest nieprawda. No nie wiem, dobra, w każdym razie, no będziemy sobie używać w takim razie innych umiejek. Chociażby heroik momentu, skoro nie mogę obszarówki. No bo wątpię, żeby to się zmieniło w jakimś update'cie, to było bez sensu. Generalnie, no ale no dobra, no. Muszę się przyzwyczaić, żeby spamić trójkę, a nie dwójkę. Generalnie. Ho. No dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. Okej, szukamy w takim razie tych kolejnych filtrów do zniszczenia. Póki co żadnych nie widzę. No dobra. No i patrzcie, no i dalej nie mogę. Mogę na przykład tutaj zrobić sobie coś? No nie. Przez chwilę działało, a teraz już działać nie chce. Dziwne, bardzo dziwne. Nie wiem, czy to jest, mówię, bug gry, czy co? Ale chyba żadnego patcha nie było. Chyba, że to jakiś bug na Queshu tylko występujący. No jeżeli tak, to trochę słabo. No dobijcie go, dobra. Więc lecimy dalej, mamy filtr kolejny. Okej. Nadal nie mogę, nadal nie mogę. No wybaczcie, no strasznie to nam przedłuży generalnie strzelanie i przebijanie się przez tych przeciwników, ale no nic na to nie poradzę, że gra mi nie pozwala chować się za osłonę. To jest no niestety bardzo denerwująca. Dobra, dostrzelamy go już normalnie. O, umieraj. Dobra. Rzucimy sobie najda. Już nie wiem po co, bo gość już miał mało życia, ale okej. Ty też umieraj. Mamy jakieś droidy kopiące. No najgorzej, że kuźwa maciatak obszarowy jest... Niestety wymaga tej osłony. A za osłonę wejść nie mogę. Zobaczymy jak będzie na innych planetach, bo tutaj no to jest zdecydowanie problem. I też zobaczymy jak będzie, kiedy, wiecie, zrestuję grę czy coś, czy wtedy będzie dalej to samo, czy też nie. Dobra, kolejny droid górniczy padł. Musimy sobie najda. Dobra. Tam widzę, mamy jeden filtr na górze. Tak więc tam się udać musimy. Niestety jeszcze tak jest ta lokacja zbudowana, że no nie mogę niestety omijać tych przeciwników w żaden sposób. Wszystkich muszę zabijać praktycznie po drodze do celu. Co nie jest zbytnio fajne. No ale cóż. Takie niestety są tego wymagania. Więc posnajpmy sobie, użyjmy sobie tego naszego sztyleciku, z którego rzadko korzystam raczej. I który też w sumie nie jest jakiś chyba zbytnio dobry. Okej. Jak mówiłem, tu mamy filtr, mamy też wieżyczkę strażniczą. Tak więc posnajpmy sobie. A ja w międzyczasie, kiedy tutaj Wektor będzie bił tą wieżyczkę, otworzę drzwi dla psa, bo już chcę bardzo wejść, tak więc będzie chwilę cicho, ale za chwilę wrócę. Okej, no dobra, widzę, że tutaj Wektor sobie jakoś wybitnie nie poradził. Ale my już za chwilę tą wieżyczkę dokończymy. No wiadomo, jesteś inny przeciwnik, więc w sumie nie wiem czegoś tutaj spodziewałem. Aha, i widzę, że na te wieżyczki to mamy misję bonusową, dobrze wiedzieć. A, to w sumie nie wiem, czy się nie cofnąć i tam gdzieś nie spróbować znaleźć tych wieżyczek, ale dobra, na razie chodźmy przed siebie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Niestety nadal za osłonę pójść nie mogę. Czyli nic się tutaj nie zmieniło, niestety. Musimy sobie jakoś sobie radzić bez obszarówki. A za obszarówką oczywiście byłoby 10 razy szybciej. No ale niestety... Niestety nie mogę jej używać. Bez bycia za osłoną. Okej. Okej, mamy też kolejny filtr. O, czekajcie, no na przykład... Ale widzicie, o taką jakby osłonę fizyczną na mapie mogę wejść spokojnie i nie ma z tym większego problemu. Nie mogę tylko tak jakby w dowolnym miejscu tego zrobić. Trochę szkoda, ale cóż. Nic na to nie poradzę. Okej, no właśnie, no i tu już nie mogę. Tutaj też no nie pokazuje mi się żadne miejsce do tego, żebym mógł to zrobić. Niestety. No dobra, snajpimy dalej. Już chyba nie będę się jakoś mocno skupiał na tej misji bonusowej, żeby zniszczyć te całe wieżyczki, które mamy niszczyć do tego zadania. Dobra, Wektor sobie z tamtym poradził, nice. Tak więc lecimy dalej. Tutaj mamy filtr i mamy droida górniczego. I widzę, że to będzie ostatni z filtrów, jaki muszę zniszczyć do zadania głównego, co ciekawe. No dobra, to bardzo dobrze. Ale czy to będzie tyle, jeśli chodzi o tą lokację? Okej, Republika widzę zamknęła kopalnię, czyli jesteśmy tutaj uwięzieni, na to wychodzi. Wydaje mi się. Speak to the trapped miners. Okej, to ciekawe. Jakieś zadanie poboczne mi się tutaj odpaliło. Za chwilę pójdziemy i być może ich uwolnimy, bo Republika ich odcięła. No szkoda, że ich pozostawiła na pastwę losu, jak praktycznie nie Republika. No ale niestety tak to tutaj wyszło. Tak więc chodźmy tam do nich. Przy okazji dwie kolejne wieżyczki do misji bonusowej. Tak więc przyda się na pewno. A dalej co musimy jeszcze zrobić? Aha, override the ventilation system, okej. W każdym razie wpierw chodźmy do górników, tych odciętych jakichś. Miejmy nadzieję, że nie będą chcieli nas za wszelką cenę zabijać. Nie powinni, w teorii. Okej, tu nikogo widzę nie ma. Aha, i oni są zamknięci tutaj. No dobra, to co? Otworzymy im chyba. Let us out! We're trapped and... Wait! You're with the Empire! Did the dead commandos give me away? We have nothing against you! Open the door. We don't care about the Republic, we just want out! Run. Before I change my mind. The Republic was wrong about you. Thanks. No dokładnie, tak więc ich uwolniliśmy, spoko. Zawsze troszeczkę dobrego uczynku, oczywiście oni znikli magicznie. A i wiecie co, ja chcę sobie takiego droida podobnego do BD-1 tutaj jako peta teraz na przykład. Chociaż chyba mi teraz wzięło randomowego, ale okej. W każdym razie niech tam biega sobie z nami jakiś pet. A my lecimy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze te dwie wieżyczki tutaj się gdzieś znajdą po drodze. Oby. Bo chciałbym to jednak misję bonusową wykonać. Może znowu jakiś taki set dwóch wieżyczek będzie. Bo chociaż możliwe, że pominąłem gdzieś jakąś jedną i przez to tej misji bonusowej niestety nie wykonam. No ale zobaczymy. Na razie bijmy sobie tą grupkę tutaj, która niestety będzie padać sporo dłużej przez to, że nie mam tej obszarówki. No ale dobra, okej, zabici. Tak więc lecimy dalej. Kolejna grupa żołnierzy Republiki, która normalnie padłaby pewnie na jedną obszarówkę i dwa dotknięcia, ale oczywiście no nie mogę tej obszarówki używać, cholera jasna. No dobra, nagrania do najda jednego w miarę szybko padają. No, wow. Kamero, nie wariuj. A, dobra, mamy kolejną lokację, możemy ich sobie podtruć troszeczkę. Tutaj, chociaż nie wiem, czy im to cokolwiek robi, bo widzę, że mają jakieś maski na twarzach. Tak więc chyba nie. No, w każdym razie tak czy siak musimy się przez nich przebić. Dobra, tamten na szczęście padł. Ten słabszy. Teraz możemy się już skupić w całości na tym panu. Tutaj koledze. Zobaczcie, mi się odbiło, nie wiem, czy to było słychać. W każdym razie, w razie czego wolę przeprosić, jeśli później żałowię, że tego nie wyciąłem. No, wieżyczki, mamy dwie wieżyczki, zajebiście, dobra. Czyli misja bonusowa right here. No to wychodzi. Oczywiście są one silne, tak więc chwilę mi zajmie ich pokonanie, dlatego wiecie co, heroic moment. Podchodzimy na blisko, używamy piorunów mocy. Dobra, dokończymy sobie z zwykłej snajperki. I tutaj użyjemy sobie na przykład kamieni. I tego w sumie też, bo to spory damage zrobi. Zamroźmy ją na chwilę, rzućmy najda jedno ze snajpienie, a nawet nie, bo zrobi za nas to wektor. I dobra, w takim razie możemy teraz przeciążyć ten system wentylacji. No i zobaczymy, co dalej. Okej, escape the mines. No dobra, tak naprawdę... Aha, widzę, że nie mogę teraz chyba quick travela, tak, dobra. Czyli może stąd niestety wybiec, tak fizycznie. Podejrzewam, że speedera też tutaj nie zamontuję, niestety nie. No ale po drodze nie powinno być już tutaj żadnych przeciwników, wydaje mi się. Także to nie będzie duży problem. Udało nam się w takim razie zamknąć kopalnię Republiki. No to wygląda, zrobiliśmy też zadanie bonusowe, czyli super. I tak nas gra już w ogóle downscaluje do tej planety, bo tu maksymalny level to 37, mamy 38 i nawet w połowie już 39. Tak więc jesteśmy nawet zbyt dobrzy dla gry, jeżeli o to chodzi. No w każdym razie wybiegamy sobie. Myślę, że później pójdziemy sobie jeszcze na koniec tego odcinka ten cały jakiś ekwipunek zwiadowczy odzyskać, który stracił tamten oddział, po którym znaleźliśmy datapad. No i zobaczymy co dalej, bo pewnie będziemy musieli wrócić tam do tego miejsca, gdzie się znajdowali ci generałowie, admirałowie i Moff, który jest ich jakby zwierzchnikiem chyba, bo Moff to jest najwyższa ta pozycja jakby armii Republiki chyba, tak mi się wydaje. Tak, dokładnie, musimy wrócić do Moffa Dresena. No właśnie, tylko pytanie, czy ja chcę to robić? Mam wrażenie, że on i tak nas skieruje gdzieś tutaj dalej później. Także wydaje mi się, że zrobimy sobie tak. Pójdziemy sobie na pewno tutaj, odzyskamy ten ekwipunek teraz, bo być może będziemy musieli go sobie zwrócić gdzieś tam właśnie w okolice naszej głównej siedziby tutaj na Quesh. I użyjemy sobie jeszcze na koniec szybkiej podróży, żeby poddawać te questy. A tutaj ruszymy sobie po prostu w odcinku kolejnym. Być może nawet z jakimś quick travelem, jeżeli tutaj w tym posterunku nasłuchowym będzie możliwość aktywowania sobie punktu szybkiej podróży chociażby. No a jeżeli nie, to być może stąd będzie się dało gdzieś tutaj w tę okolicę wziąć taksówkę. Także dzięki temu byłoby po prostu szybciej. To jest w ogóle właśnie lokacja nasza, także nie wiem co tutaj dokładnie mam zrobić, czy to nam zakończy quest? Bardzo możliwe, albo i nie. Jakaś cutscena. Okej, no mamy łazik Republiki. Co w związku z tym? O, okej, jakieś bomby większe chyba. A nie, wait, to te nasze ładunki. A, okej, dobra, czyli tu mieliśmy podejść, żeby z daleka obserwować nasze zniszczenie. Dobra, wszystko rozumiem. Nice. Je było aż miło. Okej. I widzę, że tutaj mam też to zadanie do oddania, tak więc wpierw je oddajmy, a później przyjmiemy sobie kolejne zadanie poboczne. The explosives have been placed and the walker convoy destroyed. Excuse me? Okej, wybaczcie, mały przypał w wyniku, bo skończyło mi się miejsce na dysku. W każdym razie dużo nie straciliście, tylko ten dialog. I'm a cipher agent, but that's not common knowledge and it should stay that way. I know how to be discreet. Taking out that convoy saved our skins. We owe you more than thanks for taking on this job, but thank you. No właśnie, dobra, tam nie było jakieś bardzo ważne, tak więc mówię, wiele nie straciliście i nie mam miejsca w ekwipunku, żeby nagrodę nawet odebrać. Chodźmy w takim razie na szybko do droida. Naprawmy się, ale i sprzedajmy trochę syfu, ale zanim to załóżmy sobie lepsze rzeczy, które mamy. Dobra, to sprzedajemy to chyba też, chociaż to jest coś dla Kalio, to sobie zostawimy na pamiątkę, to nie. No i dobra, okej, także teraz możemy sobie przyjąć tą nagrodę, którąkolwiek i pogadać z tym gościem jeszcze na koniec tego odcinka. Finding Quesh to your liking. It's an acquired locale. Intelligence taking an interest in what this planet has to offer. If you don't mind mixing business with pleasure, I can make some recommendations. Just tell me where to go. You can find all the latest adrenal formulas available right here in our civilian markets. But if you're interested in something truly cutting edge, you've heard of the Three Families? The rebellious huts who've chosen to ally with the Republic. Assume I'd like to know more. The Three Families broke all ties with the Hut Cartel to corner the market on adrenals. They've allied with the Republic for protection. We intercepted a communication from the Three Families, indicating that they've moved an experimental formula to Attis Station for final testing. Industry rumors about the formula's effects are nothing short of miraculous. Heightened awareness, near immunity to fatigue or exertion, mild euphoria. It's perfect. I want to acquire some samples for synthesis, to distribute it among our troops. After I've tested its safety, of course. Taking it would deprive the enemy of a combat enhancement, if nothing else. My thoughts exactly. If the Republic were to distribute this to their local forces, they'd have an army of super soldiers at their disposal. I don't see us capturing the formula through conventional assault. The army would be most appreciative if you acquired this formula for us. You'll find Attis Station nearby. It's a Republic research facility disguised as a simple outpost, so it'll be better protected than it appears. No dobra, czyli musimy odzyskać jakąś testową próbkę adrenaliny, czy też stymulanta, które Republika tutaj opracowała, ale zrobimy to sobie na początku odcinka kolejnego, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.